Ekipa morsów idzie. Dobrze. Idzie. Przesieka bita. Morsy szarpi, morsy zakopane. Pozdrawiają Zimnolubnej. Zobaczcie, jak tu pięknie. Idę tam zaraz. To chłopaki, jak wrażenia tutaj, powiedzcie. Jest pięknie. Jest super jest, naprawdę, słuchajcie, jest bajka. Woda ciepluteńka jest. 500 km, żeby w wodzie zimnej wykąpać. Dobra. Jest z polskiego Dubaju. Jest 33 stopnie, jest pięknie. Dobrze. Nie zamienię tego na żadną inną wodę. Heja! Tak, synu. Cześć, Alan. Morsy idą o drugiej w nocy na morsowanie, a co? Czyli tam. To idzie? Jacek, szarsy, morsy. Morsi? Morsy idą. Tak, jest. Nocne morsowanie. Właśnie tam zaraz będziemy wchodzić. Jest bezpiecznie, robimy to ostrożnie. Mam masę kurację i będziemy morsować w nocy w wodospadzie podgórnej. Słuchaj, jest noc, nie chodzi o godzinę, jest minus parę stopni. Jest tylko tyle na minusie. Jesteśmy my we dwóch. Cztery na minusie. Wodospad podgórny szumi, a my co robimy? Morsujemy. Tak jest. Jest, morsujemy. Dziękujemy za asystę, było cudownie. Pięknie. Taki poranek dziś w wodospadzie. Lód. Zaraz przekonamy się, jak jest zimno. Dziś wodospad podgórny. Tak sobie siedzę. Z chłopakami lód jest. Jest naprawdę zimno. Jesteśmy sami. Jest ranek. Sytuacja dla morsa jest idealna. Pięknie. Zapraszamy do przesieki. To oburza z poziom wody, no też. Ale piłuje jeszcze, nogi. Jeszcze 30 godzin. 6 minut. Co to jest? Widziałeście takie cuda? Obachajcie. Ekipa. Chłopaki, jesteśmy w bajce. W jakiej bajce? W przesiece. Jesteśmy też w ciepłej wodzie, w jacuzzi. Po prostu... Po trzykrotnym morsowaniu już? Tak. Po wycieczce w górę? Tak nagrzał wodę, że jest 43 stopnie. Zaraz się ugotujemy. Tutaj zaraz dorzucamy... A tam pozdrawiamy Wima Hofa, bo tam to jest jego dom. Tak, tam jest jego dom. Dwie... Pięknie. Człowieku! Weź piłkę naszą, idź tam, przepiłuj im tam piłkę, tam tą kurtkę, ale ja sprawdzam się. Jarosiewicz powiedziałem, to oddałem pracę i idę. Idzie mistrz na górę. Jest cały? Jest, mistrz! Yes. Wylądował! Zrobiłem! Nie no, pogoda, żeśmy... Ja wstawiam tam na szyjdera.